Igor Terlecki, po swojej walce na Fenczyszy. Witamy i gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchaj, no to ten cios brzuch, ja Dragon Balla generalnie nie jarałem się, nigdy nie oglądałem, ale to było coś w tym stylu. No, ja też nigdy nie oglądałem, ale jeśli tak mówicie, to wam wierzę na słowo. Po tym ciosie momentalnie poczułeś, że to już będzie po wszystkim? Po pierwszym poczułem, że już odczuł, bo widziałem grymas na twarzy. Drugi cios wszedł w tempo, mam instynkt uderzacza. Ja wywodzę się ze sportów uderzanych, głównie z boksu i to tutaj zaprocentowało. No właśnie tego dowiedzieliśmy się tutaj na backstage'u, że ty tak naprawdę jesteś bokserem. I poradziłeś sobie świetnie, nie dałeś generalnie rywalowi szans szukać twojej słabszej płaszczyzny. Nie, tutaj naprawdę duża zasługa dla chłopaków z Halki Teamu, którzy są ze mną w narożniku. Igor Brzozowski, który nie mógł wystąpić, za którego ja tutaj jestem. Marcin Orczyk, który mi pomagał bardzo, udawał mojego rywala na tych krótkich przygotowaniach, bo czterodniowych. I naprawdę wielkie podziękowania dla chłopaków i tutaj dla Jakuba Dordziga, który odpowiedzialny był dzisiaj za moją stójkę. Mówisz, że czterodniowe przygotowania, to co można w tak krótkim czasie zrobić? Bo widać po efektach, że sporo. W tak krótkim czasie, co ja mogę powiedzieć? Zrobiłem tyle, ile mogłem i szaleją moje emocje po prostu i nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Zrobiłem tyle, ile mogłem, chłopaki mi bardzo pomogli. Wszystkie jakieś myczki w parterze, to przytrzymanie w dosiadzie, gdzie pierwsza runda naprawdę nie wygląda za ciekawie, to te przytrzymania tak samo to chłopaki mi powiedzieli, więc wielki szacun dla nich. No nie mogę to nie zapytać, jaki masz plan na siebie dalej, no bo przy tak udanym debiucie warto byłoby to pociągnąć z sukcesami w dalszej części twojej kariery. No, Paweł Jóźwiak, wszystko w twoich rękach, więc ja jestem otwarty na propozycje. Powiedziałem sobie, że po tym debiucie, jeśli mi to wyjdzie, sam się nie spodziewałem, że w takim stylu zostanę przy tym. Więc chyba mogę jasno i otwarcie powiedzieć, że będziemy się widzieć na tych albo na innych galach MMA. W takim razie pytanko o formułę. Semi-pro, zawodostwo, jak chcesz, żeby to wyglądało? Jak masz gdzieś to z tyłu głowy poukładane? Póki co skupię się trochę na startach amatorskich. Tak samo jak to robiłem w boksie od początku, starty amatorskie. Później dopiero można myśleć. Na pewno pojeżdżę trochę po almach, zobaczę, jak się będę w tym czuł, porobię więcej parteru, a później już z czasem będziemy wchodzić na wyższe obroty. Ja już naprawdę za sobą w sporcie amatorskim mam bardzo, bardzo dużo walk, bo mam koło 100 walk w boksie amatorskim. Jestem dwukrotnym mistrzem Polski, byłem zawodnikiem kadry narodowej, więc chciałbym już to zarabiać jakieś tam pieniądze, nawet jeśli one nie są duże, to jakieś tam pieniądze i czuć tą całą otoczkę, która jest tutaj. Czemu krok w stronę MMA, a na przykład nie zawodowego debiutu między linami w boksie? Dlatego, że w boksie ostatnio, że tak powiem, musiałem troszeczkę zaprzestać treningi z tego względu, że byłem cały czas w ruchu, trenowałem, ale nie miałem tutaj w Szczecinie takiego głównego już później trenera, bo wcześniej uczęszczałem do BKS Skorpion Szczecin, ale niestety już tam nie uczęszczam. I tu naprawdę furtka mi się otworzyła. Otworzyła mi się jakaś furtka, a zawsze oglądałem MMA, zawsze mnie to jarało i ta otoczka też mnie jarała. Dlatego stąd był mój wybór, jeśli tą walkę wygram, a że zrobiłem ją w takim stylu, to pójdę w tą stronę. Jedna rzecz, która jest dla mnie też bardzo ciekawa, ja mam 1,93 m, ty ważyłeś w kategorii do 74 kg. Ja 74 kg ważyłem w przedszkolu. Chciałbym ciebie zapytać, jaki jest plan dalej? Myślisz, że 7,0, 7,7? Wydaje mi się, że na początek będę robił 7,0, a z czasem, jak już zacznę przybierać masy mięśniowej, wszystkiego... O, przepraszam. Masy mięśniowej, wszystkiego, to na pewno pójdziemy dalej do 7,7, bo mam ten wzrost, mam warunki do tego, a jak dojdzie do tego jeszcze krzepa, jestem bardzo otwarty na tą kategorię. W takim razie czekamy na kolejne takie genialne występy. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. I również mam nadzieję, że do zobaczenia.